Na zmotoryzowanych reniferach wiozą uśmiech i nieco słodyczy. Natalia Janus. Mówi się, jaki ojciec, taki syn. Dlatego wierny uczestnik akcji Moto Mikołaje, Grzegorz Kobyłczyk, na dzisiejszą edycję po raz pierwszy zabrał swojego syna. Chcę go zarazić pasją do motocykli i żeby się spotykał ze wspaniałymi ludźmi. Dzisiaj jest szczególna okoliczność, no bo Mikołaje, tak, wszyscy się tutaj zrzeszyli, przyjechali świętować razem. A Igor, elf pomocnik, miał swoje pierwsze świąteczne zadanie. Pomagać Mikołajowi rozdawać cukierki i rozbawiać dzieci. Taki cel obrali sobie wszyscy zmotoryzowani Mikołaje. To jest okazja, żeby pomóc. Żeby dzieciakom dać frajdę, żeby zaopatrzyć jakieś domy dziecka, żeby rozdać cukierki, no i żeby była zabawa. I była. Co roku przybywają nowi, kolejni miłośnicy mikołajkowej akcji na stalowych rumakach. Nie brakuje wśród nich pań. To jest pierwszy raz. Naprawdę się cieszę, bo za każdym razem nie miałam okazji się z chłopakami spotkać. Ale dzisiaj musiałam przyjechać, chociaż jest tak zimno, że mi ręce praktycznie odpadły. Ale myślę, że będzie miło. I było, bo powodów, które ociepliły chłodne niedzielne południe, nie brakowało. Jak widzę uśmiechy dzieci, no to aż chce się to robić, nie? Także właśnie wszystko dla dzieci. Cukiereczki rozdajemy. W tamtym roku jeszcze była zrzutka dla domu samotnej matki. Także z roku na rok coś tam staramy się robić. Że nie tylko motocykliści to dawcy, ale też chcemy pokazać się właśnie z jak najlepszej strony. Ale z której strony by nie patrzeć, to dziś nieśli, a raczej wieźli pomoc. Natalia Janus, Kurier Opolski.